Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Studio wyborcze czas zacząć. Studio Wyborcze dziś w składzie Julia Sekielska, Beata Grabarczyk i Andrzej Rozenek. Dobry, dobry wieczór, dobry, dobry wieczór. Dobry. Jest też z nami i tak po cichu siedząca w kąciku Anna Sekielska, więc jesteśmy tutaj w rodzinnym gronie prawie, że tak bym to powiedziała. No dobrze, ja się uśmiecham, ale dzień wcale nie jest ani zabawny, ani przyjemny, mimo że to piątek. Nie żyje Aleksiej Nawalny. Został z pewnością zamordowany. Jego mama mówi, że widziała go cztery dni temu. Był zdrowy, silny, nawet był w jakiś tam sposób w dobrym nastroju. Na dziś okazało się, że podobno jego ciało nie wytrzymało tego, co, co działo się w nim, z nim w więzieniu za kołem podbiegunowym. I ta śmierć przydarzyła się dokładnie wtedy, kiedy zaczęła się konferencja pokojowa w Monachium. Przydarzyła się kilka dni po tym, jak Donald Trump wygłosił dosyć nieprzyjemne dla całego świata zdania o tym, że jak ktoś nie płaci, to Stany Zjednoczone nie, będzie, nie będą wypełniały zobowiązań natowskich. Przypadek, że to jest ten dzień akurat? Trudno powiedzieć: Aleksieja Nawalnego zabijano na raty. On w momencie, kiedy trafił do Gułagu w zasadzie już był martwy i to była tylko kwestia czasu, kiedy ten wyrok zostanie finalnie zrealizowany. Akurat wypadło to na ten dzień. Myślę, że akurat to, to nie ma wielkiego znaczenia. Szkoda człowieka, człowieka, który wykazał się ogromną, wręcz szaleńczą odwagą, wracając do Rosji. On tak czy inaczej był skazany na to, żeby, żeby go Putin zabił. Natomiast tak sobie myślę, że może gdyby nie wrócił do Rosji, to przynajmniej by jakiś czas jeszcze pożył w jakichś normalnych warunkach na zachodzie. A tak, był torturowany, był prześladowany, spędził w tym gułagu, myślę, najczarniejsze dni Trzeba. swojego życia. Przysporzyło to też rodzinie ogromnych troski, problemów. No, wielka brawura, wielka odwaga, zakończona tragicznie. Szkoda człowieka, jest to jedna z licznych ofiar Putina, tych ofiar jest już dziesiątki takich pojedynczych osób, setki tysięcy, jeżeli chodzi o kwestie wojen. No straszne, że mamy takiego sąsiada. Ale czy to coś zmieni w myśleniu po pierwsze Rosjan o Putinie i o wojnie w Ukrainie, a i czy to coś zmieni w myśleniu Zachodu o tym, że trzeba Ukrainę wspierać? Ja myślę, że ci, którzy są zwolennikami Putina, a tacy są, musimy sobie to jasno powiedzieć, w Rosji, to i tak życzyli Nawalnemu śmierci, więc na pewno nimi to nie wstrząsnęło. Ci, którzy są krytyczni wobec dyktatury i wobec reżimu Putina, boją się o tym mówić. Boją się wyjść na ulicę, boją się protestować. No to jest yy, kraj, w którym nie ma żadnej wolności, naprawdę żadnej. I śmierć jednego czy drugiego, mniej czy bardziej znanego człowieka nie jest w stanie wywalić tego systemu. Yy. Tam po prostu musi dojść do, chyba biologia musi zrobić swoje i wtedy być no. może coś się zacznie. Pytanie, zacząć. kto zastąpi wtedy Putina, to wcale nie może być, no, nie to musi być ktoś. To jest znakomite pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Putin, jak wiemy, wywodzi się ze służb, potoczył się służbami i, i te służby w jego imieniu rządzą krajem. Nie tylko tym. Próbują rządzić innymi państwami i te służby z całą pewnością władzy nie oddadzą łatwo. I na pewno szykują już następcę. No, oczywiście przepraszam, że nie mam żadnych dobrych wiadomości nie, to, w tej sprawie, ale tu trudno, szczególnie trudno trudno w takim tak. dniu, cokolwiek dobrego wykrzesać z tego wszystkiego. Umarł naprawdę człowiek wybitny i, i bardzo bohaterski. Nie, w... W Rosji o dziwo doszło do protestów dzisiaj. W Moskwie tam z tysiąc osób stało chyba w kolejce, żeby złożyć kwiaty na pomniku ofiar Gułagów. Tysiąc osób. W mieście. No, ja wiem, tak, w 150-milionowym państwie, państwie. Ale doszło też do ale protestów gdzie indziej. Tak, przyznać. wyszli na ulice ludzie. No, w Gruzji którzy, protestowali. W Gruzji, prawda. w Armenii, w, na, na, w Słowenii. No, jest takich miejsc trochę, gdzie. I to są te miejsca. I w Budapeszcie jest gigantyczna, gigantyczny protest także w tej chwili. Więc trochę w tych krajach, gdzie. Demokracja jest, powiedzmy, kulawa. Gdzie brudne to... paluchy Putina Właśnie. się pokazały w polityce, te demonstracje są. I trudno się tym ludziom dziwić: oni się boją po prostu. Nie chcą być drugą Rosją, częścią Rosji, częścią tego terrorystanu, który stworzył Putin. Przerażające też są informacje, które płyną do nas z Mołdawii. Tam, tak. tam rzeczywiście zagrożenie wydaje się bardzo realne. I cały scenariusz, który dotyczy dzisiaj Mołdawii, w zasadzie jest powtórką scenariusza, który zapoczątkował wojnę przeciwko Ukrainie. Mamy się czego bać, Europa powinna wyciągać wnioski i Europa powinna się przygotowywać na najgorsze. Duński minister obrony powiedział, że Rosja w ciągu 3-5 lat zaatakuje któreś z państw natowskich. No ma najbliżej kraje bałtyckie, Mołdawia jeszcze nie jest w NATO, ale no i jest Polska. To co w tej chwili powstrzymuje Rosję przed pójściem dalej, no to jest Ukraina oczywiście. Oni mają potężne siły zaangażowane w wojnę w Ukrainie. I warto przypominać i powtarzać, że to Ukraina w tej chwili ratuje nam tyłki. To Ukraina w tej chwili broni Europy. Prawda też jest taka, że Putin przedstawił całą gospodarkę rosyjską na gospodarkę typowo wojenną. I ten mechanizm został napędzony w sposób niesamowity. Nie bywały od 80 lat nikt nie widział na świecie tak zasuwającej gospodarki wojennej. I warto tutaj dodać, że taka gospodarka żywi się pewnymi prawami. Te prawa są takie, że jeżeli kończy się wojna, to trzeba zacząć następną, bo inaczej ta gospodarka boksuje w miejscu i kraj wchodzi w spirale zadłużenia, w spirale biedy. Po prostu jak się prze przestawiło wajchę na gospodarkę wojenną, to trzeba toczyć wojny, no albo tę wajchę przestawić z powrotem na, na tory pokojowe. Putin nie ma zamiaru tego zrobić. W związku z tym ta spirala się napędza i bardzo słusznie tutaj minister obrony Danii przewiduje, tak, że ten człowiek się nie zatrzyma. On naprawdę nie ma powodu, żeby on się zatrzymał. Jak Polska jest przygotowana do ewentualnego ataku? W ogóle jest? Osiem lat straconych, ostatnich, e, definitywnie straconych, tak? To nie jest te wszystkie propagandowe opowieści o tym, co myśmy tam nie nakupowali. Dzisiaj Kaczyński bredził o 500 hajmarsach, które kupiliśmy. E, on najwyraźniej żyje w jakimś e, dziwnym świecie stworzonym przez jego przybocznych doradców, e, nie wiem przez kogo jeszcze, może ta pani co łojem smaruje głowy różnych polityków też brała w tym udział, bo myśmy żadnych hajmarsów nie kupiliśmy, je zamówiliśmy. Przemysł amerykański nie jest w stanie tylu heimarsów zrobić w tak krótkim cza czasie. W ogóle nie wiadomo, czy jest w stanie 500 osiągnąć, bo to jest zamówienie niebywałe. No, ale to też pokazuje w jakim stanie psychicznym jest, jest Kaczyński. On w to wszystko uwierzył. Uwierzył we własną propagandę. Prawda jest taka, że przez ostatnie 8 lat zakupy, które zostały dokonane to są zakupy szczątkowe. One nie, w żaden sposób nie zwiększyły naszego bezpieczeństwa. A na dodatek w większości to są zakupy poczynione w złej kolejności. Musi być pewna hierarchia budowania sił zbrojnych i te hierarchię trzeba zaczynać od góry. E, tak obrazowo mówiąc to od kosmosu, od przestrzeni kosmicznej. No, Kraj, który chce walczyć, trudności. musi mieć satelity. My nie mamy żadnych satelitów. E, Azerbejdżan ma na przykład dwie wojskowe satelity następnie kraj który chce się bronić czy walczyć musi panować nad niebem czyli musi mieć obronę przeciwlotniczą przeciwrakietową własne siły powietrzne my tego oczywiście nie mamy mamy szczątkowe zarysy dopiero takich systemów które mogą zacząć działać Opowieść powieść ministra Łuszczaka o no, systemach To pisła, jest propaganda ale, wszystko jest propaganda Mało tego, kraj, który chce stawiać przez dłuższy czas opór, musi umieć za, zabezpieczyć swoje linie logistyczne, między innymi na przykład linie, które prowadzą przez Bałtyk do naszych portów. Czyli, krótko mówiąc, powinniśmy mieć jakiś rodzaj marynarki wojennej, być może kilka okrętów podwodnych niewielkich, takich, które mogłyby dobrze działać na, na Bałtyku. Tego wszystkiego nie mamy. Kupowano rzeczy, które fajnie wyglądają na defiladzie, które, no przy których błaszczach się fotografował, robił sobie różnego rodzaju spiny wokół tego, ale ten spin, który on przedstawił, że my tu za chwilę będziemy największą potęgą militarną w Europie, że będziemy mieli 300 tysięczną armię, i tak, to wszystko jest lipa. Tego nie ma. Mało tego, przez kilka lat pompowaliśmy ogromne pieniądze w Wojska Obrony Terytorialnej. Docelowo Macierewicz chciał, żeby to było co najmniej 3 miliardy rocznie. I to jest tak, że żadne państwo nie ma budżetu na obronność z gumy. Ten budżet jest ustalony i to zawsze jest kwestia wyboru. Zawsze ten, który tym budżetem rządzi może wybrać kupuje to, a jak kupuje to, to nie kupuje czegoś innego. Inwestuje w to, to znaczy, że nie zainwestuje w coś innego. Czyli Macierewicz doskonale wiedział. Że jak wydajemy 3 miliardy na wod, czyli na takie weekendowe wojsko, nie obrażając wocistów, bo oni oczywiście spełniają ważną tak, rolę. Tak? się czasem. Tak Mogą się przydać do czegoś. Ale skoro wydajemy te 3 miliardy na wod, to na przykład zabraknie nam pieniędzy na te satelity. I to jest świadoma decyzja. Znowu mówię o tej hierarchii, dlatego że ona jest kluczowa. Państwo, które było zapóźnione militarnie, tak jak Polska, nie może sobie pozwolić na zakupy bez ładu, bez składu. My musimy po prostu myśleć o tym, co robimy. Kłania się 1939 rok. My byliśmy tak nieprzygotowani do wojny z Niemcami, o której władza wiedziała, że nastąpi na 100%. Przez kilka lat o tym było wiadomo. I mimo to ani przemysłu nie przestawiliśmy na tory wojenne, ani zakupów nie zrobiliśmy rozsądnych, ani produkcji nie, nie, nie uruchomiliśmy takiej, która mogłaby nas zabezpieczyć. Mało tego, nawet planów nie było obronnych, które by były w stanie zatrzymać Wehrmacht. No wszystko było źle. Niestety historia się powtarza. Ja, ja te patrzę na to, po prostu płakać mi się chce, ile pieniędzy zmarnowano przez te 8 lat, ile energii poszło w piach, i, a my jesteśmy mniej bezpieczni niż bardziej po tych 8 latach. Dostaliśmy super naklejkę od pana Piotra, który pisze to o Rosji. Tam musi się społeczeństwo zmienić, jego świadomość szybciej i składowe narodowości będą chciały się atomizować. No to jest, to jest możliwe, że Rosja się po prostu rozpadnie przez, przez to, że różne republiki będą chciały się z Rosji wyłączyć. Wcześniej niestety umknęła mi super naklejka bezimienna. Już jej kurczę chyba nie znajdę. A nie, przepraszam. Śmierć Nawalnego i likwidacja innych przeciwników miała pokazać, siłę Putina, a w rzeczywistości pokazuje jego patologiczny strach. Taką no Każdy dyktator wody. jest chórem, tak naprawdę. Im bardziej I jest dyktatorem, się, tak, tym tak. bardziej się boi i tym bardziej potem jest bezwzględny i, i okrutny. To prawda, to bardzo trafne spostrzeżenie. A pani napisze, że może tam trzeba jakiś trigger wrzucić do wzniecenia w Rosji protestów? Hmm. Tylko jaki. Nie jest to proste. Naprawdę. No ja trochę znam Rosjan, kiedyś bardzo lubiłem to społeczeństwo. Wiem, jakie mają wady. Główną, najważniejszą wadą narodu rosyjskiego jest to, że tak naprawdę lubi być pod butem. No i w... Bo się innego innej rzeczywistości nie nauczyło nigdy tego społeczeństwa. To nie społeczeństwa. do końca jest tak. Dużo Rosjan wyjeżdżało przecież no, na Zachód tak. widziało inne społeczeństwa. To jest. Myślę, że kwestia historycznych zaszłości, które po prostu tak głęboko tkwią w tym narodzie, że rzeczywiście muszą, mus, musi się tam coś mentalnie zmienić. Ale ta mentalność jest właśnie moim zdaniem taka, dlatego że tam nie było takiej prawdziwej demokracji, bo najpierw był Carat, potem była rewolucja, która przyniosła no, stalinizm i, i, i dalsze tłamszenie ludzi i zastraszanie ich, bo to przecież był terror niesłychany. No i przez chwilę Jelcyn ile to trwało? I przyszedł Putin. Ale jak już jesteśmy przy takich historycznych tematach, to może warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo ja ostatnio sporo czytam. Takich różnych być może inspirowanych ze wschodu odezw apeli o pokój, o pacyfizm, o rozbrojenie, o to, żeby tak, żeby wojna, nie pokój tak. Ja to wszystko znam z historii, i też w latach 30. ruchy pacyfistyczne na zachodzie były bardzo silne. No tak, no. Mało tego, Adolf Hitler wygłosił jedną z najbardziej pacyfistycznych mów w Reichstagu, mówiąc o tym, że Niemcy absolutnie nie chcą nikogo atakować, są Włudnić, krajem nie. pokoju i jeżeli tylko inni się rozbroją, to Niemcy <gry> też się rozbroją. Stalin mówił też o pokoju i o tym, że Związek Radziecki będzie walczył o pokój na całym świecie. Fajne, fajna zbitka, walczyć o pokój. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to tak często jest, że wilk w owczej skórze przemawia i apeluje właśnie o takie rzeczy. Jednak civis pacem parabelum. No każdy rozsądny naród teraz musi się szykować do wojny, bo ta wojna jest za naszym progiem. Oczywiście... Może jej nie będzie, oby jej nie było, chcielibyśmy, żeby jej nie było, ale skrajną głupotą jest namawianie dzisiaj do pacyfizmu, do, do demilitaryzacji. To, to nie tędy droga, tak? Putin się nie będzie bał słabych, Putin się może przestraszyć tylko silnych. Ja też nie jestem pewna, czy to go powstrzyma. On po ja prostu ma nie. jakieś swoje idee fikcji i próbuje je realizować. No, wydaje mi się, że ma niewiele do stracenia. Ja ale, że... To może mieć związek i z jego stanem zdrowia, i z Popręty. wiekiem, i z pewnymi odchyleniami, które diagnozują u niego specjaliści od tego, tego tyrana. Mówiliśmy o tym, jak jest przygotowana Polska, a właściwie jak jest nieprzygotowana i to na tym poziomie wysokim, że tak powiem, czyli wojskowym. A przeczytam panu. Fragment wywiadu z Arielem Drabińskim, który no, zajmuje się między innymi obroną cywilną i analizuje to wszystko właśnie na poziomie, tym takim naszym społecznym. Jeżeli dojdzie do wojny, to powiedzmy sobie szczerze, że na ten moment nie zadbaliśmy o najsłabszych, bo ustalmy pewien fakt. I ja sobie poradzę: mężczyzna w sile wieku ma większe szanse na przeprowadzenie samoewakuacji niż kobieta, szczególnie kobieta z dzieckiem. No i by pan Drabiński zwrócił się do polskich samorządów z pytaniem o ewentualne plany ewakuacji trzeciego stopnia. Okazało się, że niektóre duże miasta, w tym Warszawa, takiego planu nie mają. A według stołecznych urzędników, na razie zagrożenia, w razie zagrożenia, mieszkańcy muszą się ewakuować sami. Czyli nie ma czegoś takiego, że nie mamy, nie mówiąc już o tym, że nie mamy tak naprawdę takiej obrony cywilnej z prawdziwego zdarzenia, nie mamy schronów, nie mamy planów ewakuacji, nie mamy, no właściwie niczego nie mamy pod tym no poziomie właśnie. obywatelskim I, i może teraz warto trochę powiedzieć na temat Ukrainy. Też ostatnio dużo się pojawiło głosów takich lekceważących, ośmieszających władze ukraińskie, kpiących z tych decydentów. Prawda jest taka, że władze ukraińskie przygotowały się do wojny. Obywatele w Ukrainie dokładnie wiedzieli, co mają robić na wypadek wojny, wiedzieli, co mają ze sobą zabrać, gdzie mają schrony, gdzie się mają udać, jak się mają ewakuować. Już półtora roku przed wybuchem wojny. Te informacje do nich docierały i zostali przygotowani. Dzięki temu ludność cywilna w Ukrainie w, w początkowej fazie wojny poniosła stosunkowo małe straty, jak na te agresje i te postępy wojsk, które miały miejsce na początku. Wojsk rosyjskich, oczywiście. I wyciągajmy z tego wnioski, bo my nie musimy otwierać drzwi, które już ktoś otworzył. Może warto akurat tutaj od Ukraińców zaczerpnąć trochę wiedzy, dowiedzieć się, jak oni się szykowali. Kto zna lepiej wroga niż oni? Tak? Oni doskonale mają rozpoznane sposoby działania Rosjan. Ja przypominam sobie w początkowej fazie wojny, jak skutecznie wyłapywano różnego rodzaju dywersantów w Kijowie. A, a warto dodać, że to jest wyjątkowo specyficzna sytuacja, dlatego że Rosjanie mieli bardzo ułatwioną robotę, bo wszyscy Jeden, mówią po rosyjsku, oczywiście. nie ma bariery językowej, nie ma bariery jakiejś rasowej, w sensie, żeby ci Rosjanie wyraźnie się jakoś różnili od Ukraińców, niczym się nie różnią, a jednak służby ukraińskie bardzo sprawnie to robiły. Czyli Ukraina odrobiła lekcję i być może dzięki temu się dzisiaj nadal broni. A jak słyszę, że ktoś u nas mówi, że na razie nie ma zagrożenia, no to właśnie to jest ten moment, ten czas, kiedy się trzeba przygotować. Bo jak będzie zagrożenie, to, to już będzie się za, za późno, późno po prostu. No nie wiem, szkoda, że takie trywialne rzeczy trzeba mówić, ale no, może tak trzeba, jakoś, trzeba. Ja myślę, że pierwsze co to trzeba też nauczyć, ja przyznaję się, że nie wiem, yy, rozróżnić sygnały dźwiękowe. Na co, przykład. Co, co, co się zbliża, jakie niebezpieczeństwo? Ja kompletnie tego nie wiem. Myślę, Rozrównym że większość sygnały, ludzi. Nie e, nauczyć się, gdzie jest najbliższy schron, dowiedzieć się, co trzeba zabrać w razie ucieczki, e, w jakim stanie zabezpieczyć mieszkanie tak. czy dom, żeby ono było maksymalnie bezpieczne. No, jest parę takich zasad prostych. Ja nie mówię, żeby każdy stał się pripersem, tak? No, tak. <laughs> nie o to chodzi. Ale jednak podstawowe zasady powinny być znane całemu społeczeństwu. I, I dobrze by było też, żebyśmy wrócili do tematu szkolenia młodzieży. Był taki program, i to akurat zapoczątkowany przez PiS, także im się czasami też w tym obłędzie coś udawało, przypadkowo zrobić dobrego, który wprowadził szkolenia dla strzelectwa sportowego dla, dla uczniów. I ten program należałoby podtrzymać, bo to jest bardzo dobry program. To jest program, który po pierwsze uczy takich podstawowych, podstawowego ABC zachowania z bronią, bo to nie o to chodzi, żeby nauczyć, żeby wychować małoletnich na, na, na snajperów. Tak? Tu chodzi o to, żeby wiedzieli, na czym broń polega, żeby sobie krzywdy tą bronią nie zrobili, żeby potrafili. Strzelać do tarczy, a być może część z nich złapie bakcyla strzelectwa sportowego, a to jest znakomita, fajna dziedzina sportowa. Więc tutaj uprzedzając być może nieco, nieco fakty, zaapeluję do rządzących, żeby nie, tego programu akurat nie niszczyli, bo to jest dobry program. Mamy super naklejkę od pana Roberta, który pisze: Armia była zwiększona w taki sposób, że jednego dnia była pani cywilem za 3000 zł, a na drugi dzień była pani szeregową na tym samym stanowisku za 5000 zł. To tak to się odbywało. I jeszcze no. oczywiście była jedna super naklejka, która mi odpadła od Statystycznie wzrosła ilość żołnierzy. Tak, no na papierze to zawsze tak. fantastycznie wygląda. Pani Kamila pyta, czy myślą państwo, że Putin tak fika, bo A, wie, że właśnie na przykład Polska jest tak źle uzbrojona. Przecież ma tu swoich szpiegów. A to też jest bardzo dobry temat szpiedzy. To za chwilę, to może spróbujmy odpowiedzieć, czy, czy Putin e, tak fika bo wie, że Polska jest źle uzbrojona. czy stan uzbrojenia większości państw na świecie jest rzeczą praktycznie jawną. To w o, szczegółach, o szczegółach można, można dociekać szczegółów. Natomiast to, co to tak mniej więcej, ile dane państwo ma czołgów, ile żołnierzy zdolnych do, do walki, i tak to, dalej, to każdy wie. Więc tutaj nie jest tajemnicą na pewno ani dla Putina, ani dla jego analityków, w jakiej sytuacji jest polska armia. Ale myślę, że, że tutaj trochę trzeba wyjść z tego polonocentryzmu i spojrzeć na to z lotu ptaka, okay. dlatego że tu nie chodzi o Polskę, tak naprawdę. No, oczywiście Polska jest elementem gry, ale nie najważniejszym Putin wrogiem Putina jest Unia Europejska. Nawet nie NATO. I tu trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli by się okazało, że wybory w Stanach Zjednoczonych wygrywa Trump, który, jak już to zasugerował, daje zielone światło, Mówi, mówiąc krótko, no nie pomoże Europie, albo będzie dosyć skromieślny w tej pomocy, albo powie, no pomogę, ale za pół roku. Albo zapłaćcie. No to to będzie zielone światło dla Putina, który po prostu skorzysta z okazji. Dlaczego Unia Europejska jest wrogiem? Dlatego, że Unia Europejska nie zgodziła się na pewne ultimatum, które Putin zaproponował. Postawił tuż tu przed wojną. Od, Nie, on 2010 roku uparcie domagał się, żeby Unia Europejska otworzyła swoje granice, uruchomiła strefę wolnego handlu z, z, z Rosją. W zamian proponował tanie surowce. Ale Unia mówiła: Ok, to jest całkiem interesująca propozycja, ale zrób coś, chłopie, z prawami człowieka u siebie, no bo my mamy pewne zasady, tak? Nie możemy ciebie wpuścić prawie, że do naszej rodziny, kiedy ty jesteś tyranem i, i mordujesz ludzi. Na to oczywiście zgody nie mogło być, w związku z tym była coraz bardziej tutaj zawzięta, zawzięta Mina Putina, i ona, ona przerodziła się właśnie w takie agresywne zachowania. One się zaczęły w 2008 roku od agresji na Gruzję. Ona została wywołana tym, że państwa natowskie zaczęły rozważać zaproszenie niektórych państw do, do NATO. Między innymi Gruzji, właśnie Ukrainy, Mołdawii no i tam kilku innych. To na szczycie w Bukareszcie się wydarzyło. Reakcja była natychmiastowa. Putin po prostu wkroczył sobie do, do Gruzji, jak do siebie, do domu, pokazując, że ma w nosie to, co, co tam tak. w Bukareszcie ustalono. To jest tyran po prostu i on y, myśli innymi kategoriami niż myślą demokraci. Demokraci myślą, że można się dogadać, że można usiąść do stołu. Nie, nie można. Z nim się nie da usiąść do stołu. Po prostu trzeba go odstraszać albo być gotowym na atak. Pytanie, co w tej chwili Chiny zrobią? Czy dalej będą przyglądały się no, z taką dosyć już ostatnimi czasy przychylnością temu, co robi Putin? Czy jednak ta śmierć Nawalnego, nie, chyba na Chinach to jednak nie zrobi? Proszę, ja, tak myślę. ja myślę, że Chiny od wieków pokazują, że wojna jest dla nich. Ostatnim elementem dyplomacji, i nieszczególnie lubianym. Tak? Oni mają tyle tak, różnych pomysłów na to, jak zagarniać świat bez. bez jednego wystrzału. Bez bez no, popatrzmy, co się dzieje w Afryce. Już pół Afryki jest chińskiej i tam się nikt nie buntuje. Wręcz niektóre kraje afrykańskie proszą o to, żeby Chińczycy tam przyszli. No, na, swo na swoją jedni. zgubę zresztą, bo no, przecież to jest nic innego jak kolonializm, tylko w nieco innej formie. Chińczycy myślą wyłącznie w kategorii własnego interesu i będą bronić tylko swojego interesu. Nie, w ogóle ich nie interesuje to, czy w Rosji są jakiekolwiek prawa człowieka, czy nie. Dobra, no. pewnie wolą, żeby Rosja jakoś dramatycznie się nie zmieniła, bo nie, wiadomo, nie No jak im się słabsza zmieni. Rosja, tym lepiej, im tak, słabsza Unia, tym lepiej, im słabsze Stany Zjednoczone, tym lepiej. Więc Chińczycy stoją w myśl tego stałe, sta, starego pożekadła, być może że nawet siedzą nad brzegiem rzeki i czekają. Tak, czekają, aż trupy wrogów spłyną same. Lukas, który nam wyszła, wysłał super naklejkę, pisze, ważne, że mamy mobilno ołtarze i armię kapelanów. Nie, mobilno ołtarze nas ratują, to na pewno. No to, to wiadomo, no, na pewno Rosja się przestraszy, ale i, może będzie drugi cud. Jak my, my pokropimy te Iskandery, to one na pewno nie wystartują. Nie, nie nic a nic, nie ma takich szans. No dobrze, to może w, w, trochę się zrobiło niebezpiecznie i, yy, i nieprzyjemnie. To może jednak yy, trochę powyśmiewamy się z polskiej polityki. <laughs> <laughs> Proszę, jak się zrobiło od razu wesoło. No, bo to jest yy, momentami wesołe, chociaż czasami jest yy, taki trochę śmiech przez łzy. Yy, Kaczyński, yy, którego dzisiaj widziałem przemawiającego w opocznie z nami. Tak, chyba boczyć. Jest nieustająco w tej samej formie. Czyli świetnej. No, tak, znakomitej. Żyje we własnym świecie, gada od rzeczy. Kończy jedno zdanie. Drugie zdanie zupełnie nie dotyczy tego poprzedniego i nie ma związku z tym, co mówił. Pisowcy to widzą i myślę, że się szykują na zmianę. Tam z wewnątrz tamtego obozu dochodzą takie odgłosy, że. Chyba już czas na nowego przywódcę. No podobno ta lista podsłuchiwanych przez Pegasusa jest takim palącym się lątem. Tak A by. widziała pani redaktor minę pana prezydenta, jak Donald e, Tusk mówił tak, o tej sprawie? Tak, widziałam minę i widziałam też, znaczy dowiedziałam się, że potem już się pan prezydent nie zainteresował tym tematem. W ogóle nie o tę listę nie wystąpił nawet. W ogóle go nie interesuje, czy był podsłuchiwany. Mm -hmm. Mina była naprawdę. Tak, ona była doskonała, to mowa ciała była doskonała. Ale zapomniałam, bo Julia ma jakieś pytanie do nas i podejrzewam, że jeszcze o Rosję będziemy mieli pytanie. Znaczy tak, w temacie wojskowym. Anna pyta: A co było o rozmieszczeniu broni nuklearnej na orbitach satelitarnych tak. satelitach? Prawda czy fantazja? Moim zdaniem to fantazja, dlatego że jeżeli mówimy o zastosowaniu broni nuklearnej do niszczenia wrogich satelitów, to jest jakiś absurd. To, to formy jest... nad treścią to tak jakby strzelać z armaty do, do muchy. Tego się nie robi po prostu. Satelity według wszelkiej sztuki wojennej dzisiejszej się niszczy kinetycznie. Po prostu wystarczy ją wytrącić z, z, z orbity. Z orbity już jest sprawa załatwiona. Także nie sądzę, żeby ktoś padł na szalony pomysł, żeby tutaj nuklearnie niszczyć satelity. To jest pewnie trochę fake. Ale z całą pewnością Rosjanie bardzo silnie pracują nad tym, żeby móc zapanować nad tym, co się dzieje w kosmosie, dlatego że zniszczenie tego potencjału przeciwnika oznacza niesamowitą przewagę. Niesamowitą, bo wtedy mamy do czynienia, mówiąc obrazowo, z wrogiem oślepionym, który po prostu nie widzi, a wróg, który nie widzi, jest bardzo łatwy do, do zabicia. Także. Na pewno coś jest na rzeczy, ale nie chodzi o potencjał nuklearny. Myślę, że może chodzić o jakiś potencjał laserowy, może jakąś broń inną, no, nowej generacji, ale raczej nie, nie nuklearną. Strach się bać. No dobrze, to wróćmy do, do prezesa i do tej listy podsłuchiwanych. No bo prezydent się tym nie zainteresował. Co, co prawda pani minister Paprowska tłumaczyła potem, że przecież nie będzie stał przed Ministerstwem Sprawiedliwości i prosił, żeby dali mu tę listę. Jak mają, to niech dadzą. No Powiedziałabym tak dziwnie trochę, ja, ale... Ja uważam naprawdę, i tu, tu warto to od razu powiedzieć, tego typu listy i tego typu informacje powinny być jawne. A no właśnie. Nie podsłuchiwano przypadkowych przestępców, nie podsłuchiwano nawet ludzi podejrzanych o to, że popełnili przestępstwa, tylko podsłuchiwano, podglądano, manipulowano treściami w telefonach polityków, Którzy w imieniu wyborców sprawowali władzę, albo którzy w imieniu wyborców byli w opozycji. I to powinno być jawne. Tu nie ma naprawdę najmniejszego powodu, żeby te sprawy utajniać. Liczę na to, że Adam Bodnar taką listę, zresztą zapowiedział, to już ujawni. Sam jestem ciekaw, czy to no, nie jest. Znalazłem się na tej. Podobno nie short, tylko long liście. Podobno tak. Znaczy, gdzieś hmm. mówiło się, że, że to jest 100 osób, ale z tego co, co dociera do, do nas tak po cichu, to to może być dużo więcej niż 100 osób. No tym bardziej, że panowie mieli możliwość podsłuchiwania kilku tysięcy osób i, i podglądania, tak. i gmerania im. Podobno rząd PiSu był najlepszym płatnikiem, jeżeli chodzi o licencję na Pegasusa ze wszystkich Państw, które kupiły, kupiły tę broń elektroniczną? Czyli w czym się jesteśmy najlepsi? Jakby dwie informacje się, się ukazały, a propos, a propos Pekazusa ostatnio. To znaczy, jedna, że w zakupie partycypował, no to wiedzieliśmy, ale że podpisał się pod nim także Zbigniew wziobro. To miał jakieś swoje własne zapotrzebowania, żeby podsłuchiwać pewne osoby? No, Ziobro zawsze miał ambicje, żeby być drugim, a w przyszłości pierwszym politykiem zjednoczonej prawicy. I wszystko pod, pod to urządzał wokół siebie, zarówno organizując finanse dla swojej solidarnej wówczas Polski, jak i organizując tak zwane haki. I myślę, że do tego mógł, mógł służyć Pegasus. Przypominam, że dzisiaj wszyscy pisowcy mówią, że to się działo za zgodą prokuratury między innymi. I tak, i no to, sądu. I sąd, sądu. skoro tak, no to jakby mamy tu odpowiedź, kto partycypował. Tak? Partycypował prawdopodobnie Ziobro z jego najbliższym otoczeniem. Myślę, że to się niebawem wszystko ukaże i będziemy mieli pełną jasność. Tylko mnie intryguje, czy to było na zlecenie wszystko prezesa, czy to było mimo prezesa? Jak mimo prezesa. No normalnie, redakcja. że sobie wąsik z Kamińskim własne zbierali haki na Aha, że, że taka. Rozumiem. Bez zgody prezesa, gra. tak. Co do ziobry, to jest to możliwe. To jest to możliwe, rzeczywiście, bo on tworzył taką enklawę wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, otoczył się wiernymi pretorianami, w jakiś tam sposób ich wokół siebie skupił i uzależnił od siebie. I rzeczywiście, no tak, teoretycznie. Możliwe, 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 ale, ale nie sądzę, żeby on się za daleko posunął w tym. Czyli wiedział, gdzie są granice. No, prezesa na pewno nie podsłuchiwał. No prezesa nie, ale to nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, taka była... Ale taka, prezydenta? No, ale była taka ładna wypowiedź prezesa, że prezes co prawda nic nie wie, mhm. ale na pewno premier nie był podsłuchiwany, ale on nic nie wie. Mhm. I to było Akurat ładne. w tym wypadku to bym nie wierzył. Kaczyńskiemu w nic, a Czyli szczególnie w to, był? że premier nie był podsłuchiwany. Znamy sympatię Ziobry do No właśnie, tak sobie że to mogło być. Nie sądzę, nie sądzę, no ale może, pre może prezesa ktoś po prostu zbajerował tutaj w tej sprawie, ktoś no, nawinął by... makaron na uszy. Ja w to wierzę. Poseł Ardanowski twierdzi, że prezes właśnie jest niedoinformowany, że no podejmuje decyzję na podstawie informacji, które do niego dotrą przez jego zaufanych ludzi. Ale to wychodzi, że co, że dobry car i, i, i źli bojarzy? Ale jaki car? Przecież... No, jaki kraj, taki no, car. No, no tak, no, no, nie wiem, umknęło gdzieś to w większości chyba komentatorów, co się wydarzyło z panem Wojciechowskim, który tam zasiada w Brukseli tak. na ważnej funkcji komisarza do spraw rolnictwa. Do Kaczyńskiego dotarło coś tam, że chyba ten Wojciechowski to jakiś zielony ład chciał wprowadzać tak. dla rolników, czy coś? I teraz protestują ci rolnicy. I krzyknął do kamer, że natychmiast ma się podać do dymisji. I co zrobił Wojciechowski? Nic. No, mówiąc delikatnie, pokazał gest Kamińskiego e, panu prezesowi. Co Rany, więcej? Rany, jaka to jest zniewaga. <laughs> no, nie największą zniewagą jednak jest powiedzenie do prezesa Perty bo się człowiek dowiaduje, że jest gówniarzem i gnojem. Jaki był ten gnój? Mhm, jakiś nie, gnój tam był. Ja, z dużym zdziwieniem, naprawdę odkryłam, że ten główniarz i gnój tak. jest z wieku prezesa. I jeszcze do tego wszystkiego był to człowiek, do którego brat prezesa powiedział, no, oddal się czym prędzej tak, dziadłu w kierunku tak, tak. wybranym przez nas. Słynna wypowiedź tak. podczas ostatniej miesięcznicy tak. pana, pana prezesa. Pan prezes najwyraźniej już nie trzyma nerwów na wodzy. Zderzenie z rzeczywistością, pozbawienie tej stałej ochrony, konieczność chodzenia tymi samymi korytarzami, co zwykli posłowie, konieczność odpowiadania na nieustawione pytania dziennikarzy, a czasami nawet konieczność zetknięcia się ze zwykłym społeczeństwem Skraszne. jest tak przerażająca dla prezesa, że on po prostu no najwyraźniej już nie panuje nad sobą. Po prostu nie panuje i zróbmy coś, no, żeby on taki nie był strasznie no, wybory, prześladowany. Wybory mam jedne i drugie, to może coś się da zrobić. No właśnie. Jakaś jest panika w, w PiSie z powodu wyborów europejskich. No, Sondaże mają wewnętrzne i one nie są, zdaje się, najciekawsze dla nich. I nie widać światełka w tunelu, dlatego że fachowcy tłumaczą im, że im więcej obrony Wąsika i Kamińskiego, im więcej tego typu akcji, tym mniejsze poparcie. A prezes się podobno uparł, że trzeba tych więźniów politycznych, politycznych na piedestał i zrobić z nich pomnikowe postaci. Może być z tym kłopot. Może. Pan Robert, który wysłał nam super naklejkę, pisze, prezydent odetchnął, jak się dowiedział, że podsłuchiwano tylko najważniejsze osoby w państwie. <grym w> <grym w> tak. <grym> w> tak, to dobrze. Dostaliśmy też super naklejkę od pana Krzysztofa, bardzo dziękujemy. Y y y y Prezydent z premierem razem zostali zaproszeni do Joe Bidena. Taka dosyć nietypowa i dziwna decyzja, bo nigdy tak nie było, żeby dwóch naszych przedstawicieli jednego dnia zasiadło razem z prezydentem gdzieś w gabinecie owalnym albo, albo gdzieś obok. Rozumie pan dlaczego? Jeżeli ta informacja się potwierdzi, bo to na razie taka jest. No zaproszenie do premiera już widzieliśmy. Chyba nie do końca potwierdzone, że oni mają być razem w jednym momencie u Bidena, ale jeżeli tak, no to prezydent Andrzej Duda będzie miał pierwszy raz w swojej karierze politycznej, już dosyć długiej, nie klękać w gabinecie owalnym. Usiąść jak równy z równym. Poznać przyzwoitego polityka po tamtej stronie. No, dla Dudy to może być bardzo ciekawe, nowe doświadczenie. Natomiast no, współczuję Donaldowi Tuskowi, który będzie musiał no, niańczyć tego prezydenta hobbistę i opiekować się nim. No, Myślę, razem że to nie mogą inne, polecieć. Inne rzeczy, na, inne rzeczy na głowie niż zajmowanie się to prawda. wychowywaniem prezydenta hobbysty. No ale w, no trudno. No. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, że razem będą tam, to no. No Bidenowi też trzeba chyba trochę współczuć. No dobrze, ale co to znaczy? To jest jakieś docenienie naszego państwa? Czy to jest próba, co prawda nie wiem, dlaczego by ta próba miała być podjęta, wprowadzenia pokój międzychrześcijany, tak? czyli z zasypania tego rowu, który jest między Polakami? O co tu chodzi? Myślę, że jest za wcześnie, żeby tutaj gdybać. Administracja amerykańska nie robi rzeczy przypadkowych i nie robi niczego bez powodu. Jeżeli rzeczywiście taka decyzja zapadła, to musi być jakiś konkretny powód, jedyny, który dzisiaj mi przychodzi do głowy, jedyny, ale uprzedzam, nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek straszyć, może wynikać z tego, że sytuacja międzynarodowa jest znacznie poważniejsza niż nam się wydaje i w związku z tym pewne konwenanse, pewne rzeczy związane z procedurą dyplomatyczną idą na bok. Bo trzeba szybko, dynamicznie prowadzić politykę zagraniczną, nie licząc, nie patrząc na to, czy kogoś lubimy, czy nie lubimy, czy ktoś jest bardziej z naszej strony, czy nie. Wszystkie ręce na pokład, bo jest poważne zagrożenie. To, to byłoby jakieś wytłumaczenie tego typu działań, ale jak mówię, poczekajmy, bo to prawdopodobnie zostanie w jakiś sposób wyjaśnione. Pan Konrad pyta, czy BRICS może przerodzić się w sojusz militarny. BRICS to jest taka ja wiem, wiem, Brazylia, Rosja, no właśnie, Indie, tak, Chiny, Południowa Afryka, i teraz i Arabia Saudyjska, tak, tak. i jeszcze kilka krajów. Militarny raczej nie z kilku przyczyn, dlatego że są bardzo różne powody, dla których te kraje do tego BRICS przystępują. Bardziej bym się bał, że może to być pewnego rodzaju sojusz finansowo-gospodarczy. Tego bym się obawiał. Już, już były takie hasła, próby stworzenia wspólnej waluty dla krajów BRICS. To może być niebezpieczne i to w przyszłości może być pewien game changer, który może nam zmienić sytuację globalną. Raczej militarny sojusz nie. Tego bym się nie obawiał. No i tam nie mają tak naprawdę Gdy chyba by... w tej chwili żadnego wspólnego. Niektóre państwa Amerika, mają tak? zupełnie sprzeczne no interesy, więc tu. Chociaż no i w NATO są takie, które mają sprzeczne, jak Grecja i Turcja. tak. No ale to są wyjątkowe sytuacje, a tam globalnie po prostu mają sprzeczne interesy militarne. Czyli Bryksów się nie boimy. Boimy tak. się w sensie gospodarczo-finansowym. Ale to też tam nie ma krajów, które byłyby no... Bardzo silne, tak? Poza, poza może Indiami. Indie i, są i, i, w tej chwili największą demokracją na tak, świecie. Tak, Największy. tak, tak. Mają e, najwięcej, e, najwięcej ludzi. Potencjał ogromny. E, no ale rządzący jest... Słabość gospodarcza tych poszczególnych państw wynika między innymi ze słabości fina finansowej. tak? I, I gdyby sobie wyobrazić czysto teoretycznie, że na przykład te państwa wprowadzają coś w rodzaju kryptowaluty, która jest przez nich wszystkich uznawana. To naprawdę może być potężna zmiana. Eee, czytałem takie opracowanie analityków, którzy przed tym przestrzegali, że to może zachwiać siłą dolara i siłą euro, a takie zachwianie może wpłynąć w sposób znaczący na gospodarki zachodu. No, Jak wiadomo, jak się gospodarka chwieje, to tak. robią się potem tak. różnego rodzaju niepokoje społeczne i w to grali na przykład Putinowi. No, jest dosyć trudna sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej, to znaczy te wszystkie przewidywania i zapowiedzi no, mówią o bardzo słabym przyroście. Mamy Polska będzie rzeczywiście żyć do na obszarze niezwykle bogatym, zamożnym, na obszarze, który. Jest bezpieczny. To jest naprawdę ogromne szczęście. I to, że dzisiaj Unia Europejska nie rozwija się tak dynamicznie, jak się rozwinęła powiedzmy 15 lat temu, to absolutnie nie świadczy o tym, że Unia Europejska nie jest potęgą gospodarczą. Jest i dopóki tego nie zepsujemy, będzie. Tylko psujców, którzy chcą to zepsuć, jest naprawdę mnóstwo. Oni się co chwila gdzieś ujawniają. Ja nie mówię tylko o Wiktorze Orbanie, tak, który jest takim. Jakby, tak, no, piątą na, naczelną kolumną. piątą kolumną, ale gdzie nie spojrzymy? W, w każdym kraju europejskim pojawiają się, y, mówiąc wprost, ludzie Putina, albo ludzie, którzy są skłonni do tego, żeby niszczyć Unię Europejską z jakichś powodów, które koniec końców służą Putinowi. Y, między innymi do takich ludzi Zaliczam Kaczyńskiego, tak? Który, ja, ja nie wiem, czy on to robił dla Putina, ale jego antyeuropejskie wystąpienia. Coraz silniejsze Nie, z biegiem czasu. Są po prostu absolutnie szkodliwe dla Unii, dla nas wszystkich, a służą reżimowi, który jest za na naszą wschodnią granicą. A pańskim zdaniem agentura rosyjska w Polsce jest duża? Generał pytel zawsze mówił ten słynny wywiad, Rosja już tu jest. Tak. No i wygląda, że my nie mamy za bardzo też takiej ochrony antywywiadowczej. Jestem bardzo wdzięczny generałowi Pytlowi za ten wywiad i za wszystko co mówi, dlatego, że to nie jest łatwe z, z, z punktu widzenia generała, człowieka, który zęby zjadł na wywiadzie i na kontrwywiadzie mówienie takich rzeczy. Dlatego, że jego w zasadzie obowiązkiem całe życie był wychowywany do tego, żeby mało mówić. Żeby jak najmniej mówić. Skoro taki człowiek mówi, tak dużo i tak wprost, to świadczy o tym, jak trudna jest sytuacja. On oczywiście żadnych faktów nie ujawnił, które by były zastrzeżone, które by były tajemnicą państwa. Nie powiedział nic, co mogłoby tamtej stronie posłużyć, ale jednak uderzył w gong alarmowy z całą siłą i z całą mocą, jaką tylko może człowiek wywiadu to zrobić. I my powinniśmy z tego wyciągać wnioski. Jeżeli generał Pytel mówi takie rzeczy, to znaczy, że ta agentura jest naprawdę silna i to znaczy, że ona jest bardzo wpływowa również w środowiskach politycznych, w środowiskach gospodarczych, w środowiskach dziennikarskich. Ona była budowana, konsekwentnie zaczęli ją budować przecież za poprzedniego systemu. Częściowo została z tamtego systemu przeniesiona, częściowo wzbogacona o nowe elementy i z całą pewnością dosyć dobrze funkcjonuje. Mnie martwi jedno, że nasze służby średnio, że tak powiem, delikatnie mówiąc sobie z tym dają radę. Tak, no właśnie martwi nas to samo w takim razie. Bo za mojej pamięci, a ja interesuję się tematyką służb, pod kiedy zacząłem pisać, a ja zacząłem pisać w 1993 roku, w zasadzie żadnego poważnego ujawnienia agentury rosyjskiej nie było, a jedna, która miała być spektakularna i i doniosła, to na dłuższą historię opowieść, ale jakby się dobrze przyjrzeć temu ujawnieniu, tak naprawdę służyła zakonspirowaniu tych naprawdę wartościowych źródeł, a zdekonspirowaniu tych, którzy i tak już byli, byli do odstrzelenia i byli niepotrzebni, oraz być może uwiarygodnieniu pewnych ludzi po, po naszej stronie, po stronie naszych służb. Także te ciekawe elementy z gry wywiadów, które się odbywają na terenie Polski, one je można czasami wychwycić. Natomiast to nie jest rola ani dziennikarzy, ani nawet polityków, żeby się tym zajmować. To powinny robić służby. A tymczasem człowiekiem najlepiej poinformowanym, jeżeli chodzi o agenturę rosyjską w Polsce jest kto? Tomek Piątek. Tomasz Piątek. No, tak. no dziennikarz świetny ale dziennikarz który wygrał kolejny proces tak z panem, jest gratulujemy panie Tomaszu trzymamy kciuki oby tak dalej Tak to jest dosyć rzeczywiście dziwne i też zwracałam uwagę na to że otoczy się wojna za naszą granicą więc tu tych szpiegów rosyjskich jest pewnie zatrzęsienie a nasze służby no tam ze dwie jakieś trzy takie siateczki rozbiły w, w tym tygodniu doszło też do zatrzymania jakichś ludzi podejrzanych o Teraz żeby nie bagatelizować tematu, to może warto przypomnieć to, co się wydarzyło w Czechach 12-10 lat temu. No jakoś tak. Tam agenci GRU wysadzili po prostu w powietrze fabrykę nawet... materiałów wybuchowych. Po prostu wysadzili w powietrze. No, i tam któryś z wysoko postawionych polityków, ministrów był tak, w, w, tak. W, w, szpiegiem I, rosyjskim. I Czesi rzeczywiście od tamtej pory odrabiają lekcje i bardzo konsekwentnie tropią tą siatkę agenturalną rosyjską u siebie. Dzięki temu, podejrzewam, między innymi w Czechach zachodzą takie, a nie inne zmiany polityczne. Czesi naprawdę są tutaj bardzo radykalnie antyrosyjscy i w Przeciwieństwie do demokracja czeska kwitnie. Nie można powiedzieć, że tam się coś radykalnie złego dzieje. No i mamy właśnie na, na drugą nóżkę Słowację albo Słowenię, gdzie, czy, czy, czy Bułgarię. Gdzie dzieją się rzeczy złe. tak. mówię o Węgrzech. Warto też porównać, że tak powiem, z Polską. tak? znaczy, małe Czechy wyłapują tych szpiegów. No, no, nie. Jak liczba, chciałem powiedzieć, tak? to może u nas też musi ktoś wysadzić jakąś fabrykę i wtedy, może się do roboty wezmą te nasze służby. Nie, spórzbywo. to pewnie uznamy, że to przypadkiem. No, taki wypadek przypad. Ja pamiętam taki zdumiewający przypadek, jak się most łazienkowski zapalił w tak, Warszawie. Wszyscy wody. mi wmawiali, że to zupełny przypadek. Tak? Zupełnym przypadkiem ktoś zgromadził pod tym mostem. Bele drewniane, nasączone łatwopalnym materiałem, i zupełnym przypadkiem ktoś się podpalił. I zupełnym przypadkiem akurat nad tym szedł światłowód, który łączył między innymi Ministerstwo Obrony Narodowej z całym światem. No, tyle przypadków naraz i do dzisiaj nie wiemy, jak to się stało. Mało tego, do dzisiaj nie wiemy, kto zamordował byłego komendanta Policji. Tak do dzisiaj nie wiemy kto stał za aferą tak zwanego gejobombera który tutaj bomby niby podkładał w Warszawie dziesiątkami i terroryzował całą stolicę jest tyle niewyjaśnionych rzeczy że po prostu nasze służby się ze wstydu powinny spalić ze wstydu przypominam o mi się fajna afera z chorążym zielonką gdzie tak tak, Znaleziono tam część zwłok gdzieś nad Wisłą po jakimś strasznie długim okresie czasu. Do dziś nie wiadomo, czy to rzeczywiście zwłok, zwłoki tego chorążego. Jakieś dokumenty zostawiono obok, no, no, jakby ktoś się. chciał, żeby wszyscy uwierzyli, że to... No, no rzeczy po prostu się dzieją takie, które się nie powinny dziać w demokratycznym Radio kraju. Radio Z poinformowało, że y, y, zginęły y, tajne dokumenty dotyczące y, y, katastrofy smoleńskiej miał człowiek, który... Tak, to, to informacja sprzed wczoraj, czy z, z wczoraj. No właśnie to było chyba... Gdzie to, jest Antoni? Chyba Antoni Macierewicz miał z tym związek, ponieważ to był jakiś pan, który zajmował się jakimiś animacjami, dostał jakieś tajne A, dokumenty. A czyli ekspert od e, i zgniatania puszek po napoju takich, Tak, tak ale z dokumentami tajnymi no i niestety te tajne dokumenty odparowały z jego teczki, właściwie razem z teczką. I prokuratura ukrywała tę historię i no właśnie Radio Zet ją wykryła. Fantastyczne. No to znaczy, że się nic nie zmienia. Jeżeli tak będziemy postępować, jeżeli w ten sposób będziemy nie szanować naszego państwa, no to historia pokazuje, że kto państwa nie szanuje, to nie traci. tak? I to, co najgorsze zrobił PiS przez 8 lat, to jest właśnie podważenie zaufania obywateli do państwa i pozbawienie ich tak naprawdę szacunku do państwa. Bo w momencie, kiedy się niszczy system sprawiedliwości, kiedy obywatel idzie sobie do, do sądu i nigdy nie wie, czy trafi na sędziego, czy na przebierańca, czy dostanie wyrok prawdziwy, czy nieprawdziwy, to przestaje szanować to państwo. A jak przestaje szanować znaczy państwo, to, państwo, to sypią anarchia. się fundamenty, tak? Znaczy no, to jest, to jest kompletna anarchia. Zresztą bardzo śmiesznie pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego uznała, że jesteśmy na granicy anarchii. I to nie było. No a to ona z tym zrobiła, żeby tak nie było. To może no było właśnie. Zapytać. Mamy pytanie od naszego widza. I Zawaf jeden pyta, czy pan Andrzej wierzy w chorobę pana ziobry? Ja to jestem takim człowiekiem, że generalnie to chciałbym każdemu wierzyć w to, co mówi i, i współczuć. Empatia moja jest ogromna, szczególnie dla Zbyszka Ziobry. Natomiast koincydencja przegranych wyborów, objawienia się tej choroby, wyjazdu małżonki szacownej, podobno razem z, dzieć, z dziećmi. To wszystko skłania mnie do przekonania, że może ta choroba jest lekko przesadzona, a może jej w ogóle nie ma. Na miejscu odpowiednich organów, które prędzej czy później się panem Ziobrą zajmą, pierwsze, co bym zrobił, to bym zlecił badanie. No, przez odpowiednie konsylium, które stwierdzi, jak to jest, no bo jeżeli człowiek jest chory, Umierający na raka, no to będę pierwszy, który będzie za tym, żeby się nad nim nie znęcać. Tak? Można go przesłuchać wtedy w szpitalu. Nie trzeba wzywać nigdzie ciągać po żadnych tam aresztach tymczasowych i tak dalej. Ale on Natomiast... startuje do Parlamentu Europejskiego. No ale to może jest chory i startuje. No. Może liczy na, na to, że ozdrowieje. Okej. Okay. Każdy ma, nie, nie, ma no, prawo być... wierzyć w to, że będzie dobrze. A, być w pełnym nadziei. Oczywiście. Pani Agnieszka wysłała nam super naklejkę. A Tak swoją drogo, to, to jest aż dziwne, że żadna komisja śledcza jeszcze nie wpadła na to, że trzeba by jednak Ziobry przesłuchać. No, myślę, że w sprawie Pegasusa będzie jednym z pierwszych świadków. Liczę na to. I wiem, że pani Magdalena Sroka, która jest przewodniczącą tej komisji, na pewno sobie da z tym radę. Nie ma pan wrażenia, że pewne rzeczy jednak powinny być wyjaśniane przez prokuraturę? Bo jak ja oglądam sobie Komisję do spraw wyborów kopertowych, to jedyne, co mi przychodzi do głowy z tych wszystkich zeznań, jak sobie patrzę, to, że no, mieliśmy pa państwo w zaniku, że nikt z niczym, tak jak w Usowym mówił Sienkiewicz, że mamy pa państwo resertowe, to tu też było państwo resertowe. Absolutnie nikt z nikim niczego nie konsultował. Znaczy, pani marszałek Sejmu nie interesowała się wyborami, ona tylko miała wybrać datę i i, i, i tam podpisać odpowiedni dokument i ona to podpisała i już. I to o, było całe jej zainteresowanie wyborami prezydenckimi. Staram się oglądać tę komisję, jak tylko mi czas na to pozwala i z dużym szacunkiem się odnoszę do tego, jak Dariusz Jęski prowadzi tę komisję, bo naprawdę jest bardzo cierpliwy i, i, i konsekwentnie pyta i, i dopytuje. Natomiast wydaje mi się, że trochę ta komisja buksuje. Tak? No właśnie, że To jest no. takie mielenie cały czas tego, tego samego. samego. Fakty najważniejsze są znane. Wrzucono pieniądze w błoto. Wiemy, kto za to odpowiada. Wiemy, kto się od tej odpowiedzialności wyłgał i to całkiem cwanie czyli Sasin. Um, Przerodził to naprawdę. no i co bardzo dalej? No dalej to w zasadzie na, m, powinniśmy oczekiwać raportu i skierowania sprawy do prokuratury, tak jak pani no, redaktor prokuratura mówi. Prokuratura okazuje się, że bada tę sprawę. No to dobrze, bo przesłuchała może szybciej Morawieckiego, pójdzie. Przesłuchała Sasina i to wszystko w tajemnicy, nic nie wiedzieliśmy o tym. No i bardzo dobrze, i miejmy nadzieję, że zakończy się to aktem oskarżenia wobec Mateusza Morawieckiego, który sprzeniewierzył dosyć poważną sumę z naszych podatków. Ale te 70 milionów to naprawdę no właśnie, to są. To, jest małe to, to na dropsy i na. na, te, na Takie mam wrażenie, że to jest małe miki w porównaniu z tym, z czego my się jeszcze dowiemy. No. No to 75 milionów zostało przepuszczonych w Ministerstwie Kultury, jak to powiedział minister, na kompulsywne zakupy. I muszę panu powiedzieć, że słuchałam jednego fachowca, który zajmuje się historią sztuki, który tak nie może mnie obśmiał, zakupy. Po czynione przez ministra Glińskiego, no okazuje się, że taki tycjan, którego kupiliśmy, to on się z tycjanem nawet nie widział. Myśmy zapłacili za niego jakieś duże pieniądze, kupiliśmy go w jakiejś prywatnej, w prywatnej galerii na zachodzie, więc gdyby on był rzeczywiście istotnym obrazem, to pewnie zachodnie muzea by już kupiły. No więc to nie jest tycjan, to jest Albo jakaś kopia, albo może to jest ktoś ze szkoły Tycjana, ale Tycjan to nie jest na pewno. Na pewno. Obraz z epoki Tycjana. Tak jest. I no. To był nasz zakup, i takich zakupów było mnóstwo. W, w Zamku Królewskim też w Warszawie kupiono jakiś obraz, o którym dyrektor zamku napisał, że no i to spojrzenie, to spojrzenie należy już do indywidualnej twarzy. Dalibóg nie wiem co miał na myśli, ale też to było przestrzelone, bo to też nie jest oryginał. Yy, yy, znaczy wydawaliśmy pieniądze, to trochę tak jak z, z bronią, tak? Bez ładu i składu, to wszystko. A może po prostu Gliński się nie zna na malarstwie? No pewnie, no. że się nie zna, ale chyba nie on kupował no sobie. jak się nie zna, to kupował to, co mu się podobało. No, przecież nie za swoje kupował, więc łatwo no tak, tak. przyszło, znaczy... łatwo poszło. Pytanie... Przy okazji warto zauważyć, bo mało ludzi o tym wie, że również próbowano wybudować salę koncertową Ta. w Warszawie. Nie udało się. Znaczy próbowano oszukać Unię Europejską. Gliński wziął pieniądze z Unii i próbował Unii mówić, że właśnie ta sala jest otwarta. Ona chyba jest, do dzisiaj jeszcze nie jest. jest otwarta. No, jakieś po prostu kuriozalne rzeczy, których. Znaczy, gdzie się nie spojrzy tam przywołał? Tak. I, I ten Gliński, który kiedyś uchodził za takiego nie prawie tak. że poważnego polityka, no dzisiaj wycho wycho wychodzi jako taki no, mały kazion, który po prostu albo nie wiedział kompletnie, co się dzieje w, w jego resorcie, albo po prostu jest zwykłym cwaniakiem, który. Musiał się podzielić pieniędzmi z różnymi osobami, które na to zasługiwały. Tak, czy inaczej źle, panie Gliński i nie przejdzie pan do historii jako wybitny minister kultury i sztuki, raczej jako ten, który z tą kulturą i sztuką niewiele miał wspólnego. To jak już mówimy o takich tam drobnych aferkach, na przykład ludzie, którzy zatwierdzili zakup tych respiratorów, które się nie nadawały do niczego, nagrody dostawali w prezencie. No, i niech, i niech się cieszą. No, jeden na przykład nie dostał nagrody, tylko musiał do Albanii wyjechać. I co? No tak, tak. Wiadomo, I źle się skończyło. No właśnie, nie wiadomo, skąd, co się z nim wydarzyło. Popił się, obrócił. No i jeszcze 23 miliony, no to to już tak pryszczyk po prostu, poszły na promocję lasów. Wydukowano billboard. E, jejku, ja pamiętam takie wydarzenie wiekopomne w moim życiu. W, byłem na grzybach w zeszłym roku, mm. gdzieś pod y, Ostrowią Mazowiecką, w kompletnej głuszy. Wjechałem gdzieś w tam w środek lasu. I nagle jest taka przecinka, wyrżnięte drzewa Przeciwa. i stoi taki. Tablica. Taka tablica. Jest napisane: las imienia Jana Pawła II. Widziałam to doskonałe. Po prostu doskonałe, coś niebywałego. Tak. Potem się okazało, jak to zamieściłem na Twitterze, że takich lasów imienia Jana Pawła II, które wyglądają dokładnie tak samo, czyli są wyrżnięte. W Polsce jest wiele. To mnóstwo, I muszę powiedzieć, że ktoś w tych lasach państwowych miał niezłe poczucie humoru. I to za to szacun. No. I oni właśnie wydali 23 bańki na plakaty, żeby powiedzieć. Jez że lasy jeżeli to są fajne. w tym jest yy, pensja tego klienta, który wymyślił te lasy imienia Jana Myślę, Pawła że on II. Czy tam dostał specjalną nagrodę ja dziękuję, należało się naprawdę niezłe. No życzymy państwu, by, by, wszystkim, żeby takie nagrody im się trafiły, ale takie, których nie trzeba będzie Ale tracać, trzeba być twórczym, żeby wpaść na coś takiego. A jak trzeba być bezczelnym, żeby coś takiego wymyślić. Ja wiem, czy bezczelny. A nie? Jak się żyje w państwie pisowskim, gdzie wszyscy dookoła robią takie świństwa i głupoty, to wręcz aż się prosi, nie, żeby tak tak, ale... ukoronować to właśnie taką tablicą. No tak, tylko jak później przyjdzie co do czego i wpadnie tu taki jeden ze wschodu, to niestety nie zapsłonimy się tymi tablicami. Że, żeby nie było, że sobie dworujemy z poważnych tematów, no to tak, wycinka to lasów, tak. którą przeprowadził PiS za swoich rządów, to jest zbrodnia na, na materiale leśnym, który, która będzie trudna do, do odtworzenia przez dziesiątki lat. Tak, przez pokolenia no, będziemy będziemy próbowali. Do Chin. To, tak, a tak. no, chińczycy znowu się cieszą. No, ja Siedząc tam właśnie nad tą rzeką, zauważyli, o, płyną tratwy z Polski, pełne drewna, zrobimy z nich mebelki. I potem sprzedamy je polakom. do Polski, a, Na no i do a nasza, nasz przemysł drzewny i nasza produkcja mebli, która była znana w Europie, jakoś tak troszkę ma problem. Na koniec dostaliśmy super naklejkę od pani Elżbiety. Bardzo dziękujemy. No to chyba zostawimy z państwa z takimi niewesołymi e, myślami, ale no może jakoś przeżyjemy ten weekend. Może jednak e... pan Putin tak szybko się nie, e, e, zregeneruje, jeżeli idzie o wojsko i armię. Może, może zachęćmy naszych widzów do tego, żeby wymyślili w komentarzach napisali, co jeszcze głupszego można zrobić jak postawienie tych tablic w lesie. Tak, imienia Las Pana. imienia Jana Pawła II i ta wycinka taka po horyzont. Może wymyślicie coś śmieszniejszego Na pewno, albo na pewno. Nasi widzowie y, 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 mają fantazję nieograniczoną. Tu ktoś wspomina jeszcze ławeczki patriotyczne. Tak, no o ławeczki Te, też były fajny dobre. Też był fajny. Służyły chyba przez sześć miesięcy? Y, Czy tam... Przez miesiąc. One były na A miesiąc. wystawione. potem. Długo tak? Gniło to myślę, że do tej pory, ale one były wystawione na, na miesiąc. miesiąc. 16 ławeczek, każda coś po bańieszce chyba kosztowała. Tak, i to ja jakiś pamiętam. bank sfinansował, zdaje się. Państwowe oczywiście. No, wszystkie mamy teraz państwowe. No prawie, prawie. No nie, no. mamy jeszcze tam hiszpański, co to premier w nim, był portugalski. Co to premier... Nie no ING jest jeszcze. No tak, jeszcze jest kilka takich, których. A, tak swoją drogą dzisiaj siedem yy, zarzutów usłyszał, były prezes PKOBP, pan Jagiełło. Niesamowite. Kumpel. Po Ale, premiera... Ależ to jest zdumiewające. Kumpel pana premiera Morawieckiego. I siedem, tak? Siedem, tak? tak, na razie usłyszał siedem. Pierwsza siódemka. Yy, Rozpoczynam od dzisiaj. Szczęśliwa. <gumple> szczęśliwa, <gumple> szczęśliwa <gumple> dzisiaj szczęśliwą cyfrą jest siedem. Bo mogło być 17 albo 70. Nie wykluczone, że się na tym skończy. Wszystko przed panem prezesem. Trzymamy kciuki i życzymy miłego odpoczynku w celi. Tak jest. A Państwu życzymy miłego odpoczynku w domu, albo na łonie natury, w lesie, niekoniecznie imienia Jana Pawła II. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję z nami. Naszym dziękuję, gościem dziękuję. dzisiaj był pan Andrzej Rozenek. Julia Sekielska zrealizowała zadania, yy, zadania, chciałam powiedzieć, że zadawała pytania też w imieniu naszych widzów i mi się w zadanie połączyło. Ja się nazywałam i wciąż się nazywam Beata Grabarczyk. Życzę Państwu także miłego wieczoru i do usłyszenia. Ten program Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.